Hej wszystkim tugli, tam Was w odcinku na moim kanale, a dziś porozmawiamy sobie troszkę o Monster High, bo bardzo o to Bardzo. A dzisiaj pokażę Wam 6, moim zdaniem, najgorszych lek Monster High, jak ja mogę powstać. I nie, nie mówię tutaj o RIBUCie jeszcze. Domyślam się, że dla niektórych te realki, które pokażę, mogą być świetne. Szczególnie jedna. Aczkolwiek jest to moja opinia i rozumiem, że można się z tym nie zgodzić. I jeśli chcecie to zrobić, proszę bardzo, napiszcie w komentarzu Waszą opinię, ale zróbcie to w miarę grzeczny sposób. Proszę Was jeszcze tylko o to, abyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Daj lajka pod tym filmem. Czy nawet go udostępnieni dalej, bo mega mi to pomoże, bo mój kanał jest Kinda Dead. A teraz zaczynajmy. Na początku może zaczniemy od czegoś dużego, tak dosłownie dużego. Kojarzycie te wielkie lalki z Monster High typu duża Franki, duża Draculora, duża Claudine, była także duża Elizabeth i właśnie o niej porozmawiamy, ponieważ w jej dużej lalce coś poszło nie tak. Spójrzmy na jej twarz. Okej, okay, rozumiem, że kiedy tworzy się małą lalkę, to proporcje są inne i będzie to wyglądać inaczej, i na dużej wersji proporcje też są inne i będzie to wyglądało inaczej, ale jej oczy, dlaczego one są takie małe? I żeby nie było, że czepiam się bez podstaw, Draculora ma dość spore oczy, Claudine też ma dość spore oczy, i stylistycznie rysunek oka jest podobny mega do tej pierwszej wersji. Draculora ma troszkę inny styl oka, ale wciąż wygląda to Ładnie, ale Elizabeth ma tak małe oczy. Czemu? I nie wiem, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie zdjęć, ponieważ nie miałem okazji zobaczyć jej na żywo. Być może ktoś z Was ma jej dużą wersję, to może powiedzieć, jak to wygląda. Ale wciąż patrząc na zdjęcia i porównując to na przykład do Draculory, Draculora wygląda o wiele lepiej. I naprawdę szkoda mi Elizabeth, bo jej lalka w normalnej wersji rozmiarowej jest prześliczna. Mam ją I wygląda naprawdę przyuroczo. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak bardzo ją skrzywdzili w dużej wersji. Dlaczego? Jak już chyba mówiłem, wiem, że propozycje w dużych lalkach są często dziwne, ale inne wyszły ok, są ładne, są urocze, ale Elisabeth nie wyszła. Przejdźmy teraz do kolejnej lalki, która nie będzie aż tak hehe <laughs> ogromnym problemem, aczkolwiek wciąż wygląda co najmniej dziwnie. Mowa tutaj o córce Banshee, czyli Skara. Nie uprzedzę was, nie, nie mówię o jej podstawowej wersji, bo jest cudowna, jest prześliczna, chcę ją, dajcie mi ją, proszę, ładnie proszę. Tylko o jednej, jednej lalce. Z jednej konkretnej serii. Upiorne połączenie. Ogólnie cały film nie był zły, nawet go lubię. Piosenka była fajna, design postaci był... różny, był lepszy, był gorszy, ale... ona. Ta jedna lalka. Ach, czemu to wygląda tak źle? Pomijając Fakt, że taka postać w filmie nie występowała. Ale jak wszyscy wiemy, Mattel bardzo lubił tworzyć lalki, postaci, które nie występowały w filmach. A te, które występowały nigdy swoich lalek nie dostały. Niestety, ale... Kolorystyka: zielony połączone z kolorami tolerej, czyli pomarańczowy, To nie wygląda dobrze. To wygląda bardzo tanio i chyba to miała być budżetowa. Ale istnieją wersje budżetowe, które są naprawdę mega ładnie zrobione. Ale nie ona. Na pewno nie ona. Nie w tych kolorach. Kolejną i już trzecią lalką jest Claudia Wolf. I jakby nie wiem czemu co do jej lalek mam rację, że trochę ją lubię, trochę nie lubię. Po prostu mega przeszkadza mi jej twarz, jej uśmiech, jeśli mam być dokładny. Ponieważ większość lalek się nie uśmiecha, a nagle przychodzi ona i się uśmiecha. I wygląda jak psychopatka. Nie jest ona najgorszą lalką, jaka mogła powstać. I szczerze, nawet by ją przyjął do swojej kolekcji, ale wciąż jej uśmieszek mi się nie podoba. Po prostu nie wiem z czego się cieszysz. I najlepiej przestań. Kolejną i czwartą już lalką, i poniekąd serią, jest Franki z serii Podwodna Straszy Przygoda. Co do designu postaci lalek, ja tego nie komentuję. Przykładowo, mega mi się podoba lalka Laguny i Tolarei. I sama Franki w filmie nie wyglądała źle, ale jej lalka, a raczej jej makijaż na twarzy. Nie wiem czemu jej makijaż wygląda dziwnie, a nawet w filmie tak dziwnie wyglądał, jak dla mnie. Po prostu, kiedy zbi jej lalkę, nie wiem, pozytywują to tak dobrze jak na modelu 3D. Przez te wielkie, foletowe cienie na oczach daje mi trochę vibe Urszuli z Małej Syrenki. I szczerze nie wydaje mi się, żeby to miało tak wyglądać. I też daje taki straszny vibe Karyny. Takiej starej babki. Taka... Wiecie chyba o co chodzi, co nie? Przejdźmy teraz do kolejnej, piątej lalki. W przypadku piątej i tego szóstej lalki, nie są to lalki typowo do zabawy. Są to lalki bardziej kolekcjonerskie, ze specjalnych edycji, na specjalne różne okazje. I wiem, że te lalki typowo kolekcjonerskie będą się różniły, będą miały inne detale. Zamysł też miał być inny, miały się bardziej wyróżniać, ale nie do końca im to wyszło. Dopowiem po raz kolejny, że to jest moja opinia. Piątą lalkę. Jest lalka z Steam z Comic Conu 2016. Moim głównym problemem, i chyba nie tylko moim problemem, jest to, że ona strasznie się błyszczy i odbija wszystko. Jest śniącą lalką, jest wykonana z zupełnie innego materiału niż zwykłe lalki Monster High. I rozumiem zamysł, że to miało być śniący taki metal, i rozumiem to, aczkolwiek ona dosłownie wygląda jak bombka na choinkę. Jakby dosłownie moja bombka na choince ma takie same vibe jak ona. I jakby ja naprawdę rozumiem zamysł, jak to miało wyglądać i świetny pomysł, ale dość przekombinowany i... Źle wykonany. Szóstą i ostatnią lalką na dzisiaj jest lalka kolekcjonerskiej Draculory. Czuję, że za to mogę dostać niezłe zjebki. Zacznijmy od tego, że uwielbiam detale. Sukienka jest ślicznie wyszywana, jej parasolka się otwiera i zamyka. Ma śliczne włosy, śliczne okrycie głowy, śliczne buty, nawet stojak. Rzecz, która w aktualnie tych dzisiejszych kolekcjonerskich jest zwykła, to jej stojak się różni, ma jakiś specjalny kształt. To postanowili lalkę zepsuć rzęsami jej oczami? Ogólnie rozumiem zamysł, bo od lalki czuć mega dramaturgię. Z jej ekspresji, z jej uniesionych brywi, w ogóle z jej ubrania, dramaturgia jest wszędzie. Ale no, popsuli jej twarz. I chyba nie jestem jedyną osobą, która to twierdzi. Prawda? Według mnie gdyby zrobili normalne oczy Brwi mogą zostawić I poprawili rzęsy albo zupełnie się ich pozbyli To by miało ręce i nogi Bo aktualnie dzieje się zbyt dużo Wszędzie, na twarzy, na sukience. Twarz mogłaby być bardziej uspokojona Ale rozumiem, dramaturgia, spoko I myślę, że to tyle w tym filmie Myślałem, że ten film będzie trwał krócej Że będzie trwał 3 minuty, a trwa 7 Także okej, okay, nie będę czekał Wy chyba też nie, bo lubicie dłuższe filmy, a nie te uh yeah. dwuminutowe. Powiedzcie, co wy myślicie o tych lalkach, które wam przedstawiłem, które lubicie, które nie lubicie. Domyślam się, że będzie dość spora dyskusja o Draculorze. Jeśli chcecie, mogę zrobić drugą część tego filmu, albo zrobić najgorsze lalki według was. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. A ja już kończę ten film, bo myślę, że się wystarczająco rozgadałem. Dziękuję za obejrzenie do końca. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie, do lajkowania jak już wspominałem wcześniej, komentowania. Jeśli chcesz, żeby twoi znajomi zobaczyli ten filmik, to udostępnij go dalej. To tyle, dziękuję za obejrzenie, cześć na razie, pa pa, a no i zapraszam do grupki link w opisie.